Witam was bardzo serdecznie na kanale Gravelowy. Z tej strony Przemek i dzisiaj porozmawiamy sobie znowu na tematy typowo gravelowe, a konkretnie o SKR 70. SKR 7.0 miał swoją premierę w 2020 roku, czyli nie jakimś fajnym roku, jeśli chodzi o branżę rowerową, bo było, były to lata pandemii i niestety wiele RAM, wiele komponentów nie dojeżdżało do producentów i w efekcie rowerów było na rynku bardzo mało. Więc dobrze, że ten rower w ogóle wyszedł i się pojawił. My akurat swoją sztukę dotrzymaliśmy w październiku do testów, był to rozmiar XL który miałem okazję jeździć i o dziwo przy moim wzroście 182 i na 90 okazał się bardzo dobry. Izelka, którą jeździliśmy, była rowerem jednym z pierwszych, który w ogóle wyszedł tak ogólno dostępny na, na rynku, żeby go zobaczyć, żeby móc go dotknąć. Nawet my go mieliśmy akurat u nas w że i można było się z nim zapoznać. Pierwszy raz widziałem Eskera 7.0 na pomorskiej 500 c rok wcześniej. I był to rower, który no, przykuł uwagę, bo dotykaliśmy, zobaczyliśmy, no fajnie. Nie? Cross akurat zbudował siódemkę na ramie ogólnodostępnej, z której korzystają, korzysta tak naprawdę wielu producentów. Jest to dobry, sprawdzony mold. O takiej bezpiecznej geometrii, gdzie mamy widelec nie za bardzo płaski, też nie za y, pionowy, żeby ten rower dobrze zjeżdżał. Do tego mamy trójkąt na poziomie tam około 435 mm. Też, mam, też po to, żeby po prostu założyć sobie do niego swobodnie bagażnik, żeby móc y, ten rower używać bardziej wyprawowo. Do tego mamy standardowe mocowanie na bidon, mocowanie na spodzie. Pod dodatkowy jakiś bagaż i mocowanie na górną rurę, na górną torbę na górnej rurze. To, czego ja się najbardziej bałem, to to, że rama, którą my będziemy testować, będzie dość miękka. Ja nie lubię, gdy uderzam mocno w pedało i ten tylny trójkąt zaczyna pracować i to koło zaczyna się gdzieś poruszać lewo-prawo. Tak samo nie lubię, gdy rower wpada simi, czyli przód pracuje nam nieadekwatnie do tyłu roweru i ten rower zaczyna się telepać. Nic z tych rzeczy tutaj nie zaobserwowałem. Było stabilnie, było bardzo przewidywalnie na zjeździe. Zresztą Mesker, moim zdaniem, jest jednym z fajnie zjeżdżających rowerów na rynku. I rower, który naprawdę dość dobrze prowadzi się i można na nim polegać. Można się naprawdę puścić gdzieś ze stromszej góry i sobie polecieć dość bezpiecznie na tym rowerze. Też dużo zależy tak naprawdę od Waszych umiejętności. Ale jeżeli dobrze jeździcie, to ten rower Wam tylko pomoże dobrze zjechać. GRX 1x11, czyli grupa, którą dobrze znacie. I też yy, był problem z tą grupą, bo chwilę wcześniej, zanim zaprezentowano ten rower, miała właśnie premiera GRX-a. I 2020 rok, to był rok, gdzie wszystkiego brakło. I do tego roweru na samym początku przypięto łatkę roweru Widmo, ze względu na to, że po prostu się nie pojawił na tym rynku, bo, bo brakowało GRX-a, brakowało ram, yy, były zaburzone dostawy, te łańcuchy produkcyjne też nie działały tak jak powinny. I, no, Brakowało po prostu wszystkiego do produkcji rowerów i niestety siódemka się pojawiła w złym momencie na rynku i nie był to plus dla tego roweru. Rower kosztował 7599 zł, gdy wychodził, gdy miał premierę i ta, o dziwo ta cena była jeszcze później utrzymywana, ale teraz kosztuje 10 tysięcy zł i nawet jeśli, mimo tego, że jest to cena wyższa od poprzedniej, to patrząc na czasy, w których w tej chwili żyjemy, jest to i tak bardzo atrakcyjna cena, gdzie otrzymujemy rower naprawdę fajnej ramy, na dobrym osprzęcie i też myślę, że z dobrą obsługą pogwarancyjną, bo kros się dość, dość mocno przyłożył i e, ta obsługa posprzedażowa jest naprawdę na moim zdaniem wysokim poziomie i niesłusznie przypięto kolejną łatkę, którą jest to, że Kross nie uznaje reklamacji albo źle obsługuje klientów. Moim zdaniem jest to nieprawda. Odkąd prowadzę sklep, działam z Krossem i nigdy nie mieliśmy sytuacji, gdzie było coś nie tak. Więc myślę, że niekoniecznie patrzmy w tym kierunku, bo Kross naprawdę dobrze podchodzi do klienta i zachowuje się bardzo dobrze w stosunku do niego. To, co miało się zmienić w tym rowerze, to miał być to widelec. Widelec miał otrzymać dodatkowe inserty. Niestety się to nie zdarzyło. Na pewno byłby to plus dla bikepackingowców, dla mnie nie jest to konieczne, więc ja się nawet cieszę, że akurat nie ma tutaj dodatkowych insertów. Jest po prostu ładny, czysty widelec. To, co możecie zauważyć, Cross korzysta z opony Schwalbe G1 Allround, czyli opony w rozmiarze 40 mm. I widać tutaj, jak duża szpara pojawia się między podsiodłówką a oponą. Na pewno ten rower lepiej by wyglądał na grubszej oponie typu 45, a ja nawet używałem swojego SKR 70 na oponie 48 mm, bo tyle fizy fizycznie miał e, Racing 292.0. Dla mnie ten rower był wtedy najbardziej optymalny i zachowywał się super w terenie i podczas jakichś szybkich zjazdów. E, Im ta opona bardziej wypełnia nam ten tylny trójkąt, tym rower jest jeszcze zwinniejszy, dużo bardziej zwrotny. Więc fajnie, jakby się tu pojawiła dłuższa, grubsza opona, albo ten trójkąt, gdyby był krótszy, nieco może na pół centymetra do centymetra, to ten rower by na pewno dostał jakiegoś bardziej rasowego charakteru i z taką oponą 45, przy trójkącie 425, dajmy na to, byłby dużo zwinniejszy i dużo bardziej dynamiczny, przynajmniej według mnie. Oczywiście tego tylnego trójkąta nie odczujecie w tym rozmiarze 435, jak się to ma tutaj na jakichś szybkich szutrach, na jakichś prostych drogach, gdzie nie ma jakichś dużych zjazdów, bo wtedy ten trójkąt nie będzie miał znaczenia. On będzie miał tylko znaczenie, gdy będziecie jeździć w terenie, gdzie trzeba będzie pokonywać szybkie leśne single, więc rzadko się tak używa gravela, więc te 435 nie stanowi tutaj jakiegoś, jakiegoś problemu. Niemniej jednak opona bardzo dobra, opona, która jest bardzo uniwersalna, w szczególności na shooter, na asfalt, na jakieś szybkie rundy, bardzo fajna i dobra opona. Więc tutaj możemy jej przybić dużego piątaka. Tak samo jeśli chodzi o koła. W tym przedziale cenowym mamy koła, które są na solidnych piastach Szymanowskich nowej generacji, więc są na mniejszych kulkach, są lepiej uszczelnione i ja, na przykład, serwisując te piasty gdzieś na co dzień, nie miałem jakiegoś większego problemu z nimi, jeśli chodzi o ich stan po dłuższym okresie użytkowania. Do tego mamy obręcze dość szerokie, grube obręcze, masywne, ciężkie, niestety. Aczkolwiek pancerne. I przez to mamy solidne, dobre koła, w połączeniu z tymi piastami. Myślę, że adekwatne do ceny tego roweru. Więc ani nie są złej jakości, ani nie są z takiego topu. Są po prostu poprawnymi, dobrymi kołami. To, co zmieniło się w Eskerze 7.0 na sezon 2023, jest malowanie. I nie wiem, czy wszyscy to zauważyli, ale kolor tego roweru się nieznacznie zmienił. Już pomijając fakt tego, że jest połysku, co jest na, dużym, na duży plus, moim zdaniem, bo do rowerów gravelowych powinno się wybierać połysk. Ze względu na to, że na przykład zakładając sobie sakwy, wytrzecie tą ramę, więc z połysku zrobicie e, mat, a z matu zrobicie połysk. Więc jak tego nie zabezpieczycie, to niestety będziecie mieć rower no, uszkodzony, jeśli chodzi o lakier. Więc połysk jest dużo fajniejszy w utrzymaniu, możecie go zawsze zapolerować, kupić jakieś pasty polerskie albo oddać komuś rower do detailingu i zrobić te, ten lakier, odnowić po prostu strukturę tego lakieru, żeby była ładna i błyszcząca. Więc dla mnie lakier połysk w połysku jest dużo lepszy do gravelowania. I przyjrzyjmy się temu kolorowi. Ten kolor przychodzi z czarnego, takiego ciemnego czarnego metaliku, do właśnie tego śliwkowego metaliku, który był znany od samego początku w Eskerze 7.0. To jest jedyna zmiana, tak naprawdę, jeśli chodzi o siódemkę na sezon 2023. Moim zdaniem, na kolejny duży plus, bo rower no, wygląda po prostu lepiej, ładniej, drożej. Oprócz tego mamy dobre komponenty fizyka, mamy siodło, które się tutaj pojawiło w wersji Argo, i mamy bardzo fajną mowikę e, też tego samego producenta. To są najistotniejsze rzeczy, o których warto wspomnieć i przypomnieć sobie, że istnieje tak dobry rower jak SKR-7.0 na sprawdzonej ramie, dobrych komponentach, ładnym wyglądzie, z bardzo dobrą obsługą posprzedażową w postaci producenta. I do tego mamy rower, który naprawdę wygląda dobrze, więc jeśli chcecie mieć coś dobrego za nieduże pieniążki, stosunkowo nieduże pieniążki, to siódemka naprawdę mocno się poleca. I ja czekam tylko na moment, aż ktoś przyjdzie do mnie i powie, chcę siódemkę, zróbmy na nim projekt, załóżmy fajną grupę, dobre koła i zobaczmy jak lekko uda się ten rower złożyć i przede wszystkim jak bardzo uda się zmienić już dobry wygląd w tym rowerze. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. W kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!